Druga część 10 sesji. Bardzo proszę komisję o przedstawienie. Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019. Komisja Skrutacyjna w składzie Eugenia Kulakowa, Marek Czewiecki. Po sprawdzeniu i przeliczeniu głosów w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu ustala, co następuje. W tajnym głosowaniu udział wzięło 12 radnych, w tym oddano głosów ważnych 11, głosów nieważnych 1. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów. Pan Łukasz Adamus za 2 głosy, pani Magdalena Drewniany za 6 głosów, pani Agnieszka Pałosz za 3 głosy. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019 została wybrana pani Magdalena Drewniany. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze w kwestii formalnej bardzo proszę o wpisanie kandydata do odpowiedniej uchwały i przeczytanie uchwały. To już mamy wpisane. Bardzo proszę. Uchwała nr 10 rzymskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019. Rada Gminy uchwala, co następuje. Wybiera się panią Magdalenę Drewniany na ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016-2019. Paragraf drugi. Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Drogie panie, ponieważ jesteście dwie, chciałem serdecznie podziękować wam za to, że zdecydowałyście się w ogóle wystartować w tym na tak trudne stanowisko, stanowisko ławnika w sądzie. Sprawy, które tam są orzekane, są naprawdę często bardzo trudne i wymagające od was naprawdę bardzo dużo takiej empatii, bym powiedział, bo trzeba się wczuć w te sytuacje, które tam się dzieją, tak? Także tym bardziej dziękuję, że chciałyście poświęcić swój czas, złożyć kandydatury. Niestety muszę powiedzieć, bo nasza gmina może mieć tylko jednego ławnika, więc został wybrany jeden. I pani Magdaleno, gratuluję tutaj. Nie, ja też chciałabym podziękować wszystkim za okazane zaufanie. Dziękuję bardzo. Gratuluję, że zaufało społeczeństwo pani po raz kolejny i będzie pani nas reprezentować jako gminę właśnie w Sądzie Rejonowym w Żywcu. I naprawdę bardzo paniom dziękuję. Myślę, że w przyszłości znowu będzie pani próbowała. Mam nadzieję, ewentualnie jakieś inne tutaj, prawda, pole znajdzie pani dla siebie. Myślę, że gmina jest na tyle otwarta, że coś się znajdzie dla pewno dla pani możliwości, dla pani chęci. Pani Magdaleno, jeszcze raz gratuluję i dziękuję serdecznie za przybycie. A my, szanowni państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Dokonanie zmian w planie gospodarczym na 2015 rok. Bardzo proszę przewodniczącego wspólnej komisji o stanowisko, przedstawienie stanowiska. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, komisja połączona na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 września pozytywnie zaopiniowały pod obrady 10 sesji Rady Gminy wykonanie zmian w planie gospodarczym na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka dnia 22 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w planie gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Dokonanie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Pan przewodniczący. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały zmianę w wieloletniej prognozie finansowej gminy Porąbka na lata 2015-2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają państwo jakieś uwagi?
Nie widzę, w takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022. Rada Gminy uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i skład zobowiązań na lata 2015-2022, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 i paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowany budynek Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Dokonania zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Pan Przewodniczący ma głos. Bardzo proszę. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa w ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest głośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Porąbka na lata 2016-2018. Proszę o stanowisko komisji, panie przewodniczący. Komisje również pozytywnie zaopiniowały. Wniosek był odrzucony. Na dole, przepraszam. Ponadto wnioskowały połączone komisje wycofanie z porządku obrad 10 sesji Rady Gminy projekt uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Porąbka na lata 2016-2018. Radni uznali, projekt tej uchwały wymaga uzupełnienia o planowany zakres usług wodociągowych w gminie Porąbka. Spółka Aqua powinna przedłożyć informację na temat realizacji w 2015 roku planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w zakresie gminy Porąbka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak już powiedziałem na początku, pan wójt zdecydował o niewycofywaniu tego punktu z porządku obrad. Dlatego macie Państwo głos i myślę, że tutaj czy pan Paweł, pan zastępca wójta, czy pan Paweł też coś na ten temat wiedzą, bo tego chcielibyśmy usłyszeć. Bardzo proszę. Pan Tomasz, bardzo proszę. Po komisji wystąpili z prośbą do uzupełnienia planu wieloletniego. Otrzymali Państwo dzisiaj tą część jako załącznik do wieloletniego planu przedstawiającą planowany zakres wodociągowy na najbliższe lata i jak Państwo mają możliwość się z tym zapoznać, ponad 300 tysięcy metrów sześciennych we wszystkich tych latach, a planuje sprzedać gospodarstw domowych, może pozostałych odbiorców, czyli przedsiębiorstw, użyteczności publicznej. Myślę, że tym samym kwestionowano tutaj niezgodność z wymogami formalnymi, została też usunięta i myślę, że w tym momencie plan wieloletni zgodny z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym wyprowadzeniu ścieków. Dziękuję, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, ja rozumiem intencje pana przewodnicząca, który pierwszy podnosił kwestię rozwoju sieci wodociągowej, modernizacji tej sieci. Kilka kwestii się nazywa. Pierwsze to jest, jeżeli składa się jakiś plan, to z wcześniejszego planu należało się, mówiąc umownie, rozliczyć. Jeżeli myśmy w poprzedniej kadencji przyjęli plan modernizacji sieci wodociągowej, to
należy się nam jakaś podstawowa informacja, chociażby w podstawowym zakresie, czy ten plan, który został przyjęty w poprzedniej kadencji, został przez firmę Aqua wykonany. No, ja rozumiem, że firma Aqua jest tutaj dominantem na rynku usług wodociągowych na tej gminie, czyli jedynym dostawcą, pomimo że mamy drugiego producenta wody, który produkuje wodę jeden obok drugiego znacznie taniej. No niestety nie możemy korzystać z dostaw tej wody. Więc ja uważam, że no, takie minimum przysłowienie uczciwości to jest poinformowanie Rady, jak ten plan został zrealizowany, w jakim zakresie został zrealizowany. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że planowane koszty funkcjonowania spółki akcyjnej, to w dodatku giełdowej, jaką jest Aqua, no, mają również planowane inwestycje na ten poziom cen. No, możemy tylko ubolewać, jak gmina Porąbka z tytułu dywidendy nie osiąga żadnych dochodów, tak jak to mają inne gminy, ale to już stary dzieje i do nich się wrócić nie da. W związku z tym ja chciałbym się tak przychylić do przegłosowanej na komisji wniosku, aby zażądać najpierw od spółki Aqua przynajmniej w jakimś podstawowym zakresie informacji o zakresie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, a później dopiero głosować. Dziękuję uprzejmie. Czyli rozumiem, pan składa wniosek o odrzucenie uchwały. Tak. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. Proszę państwa, ja występowałem na komisji, więc do tego stanowiska, które wówczas przedstawiłem, chciałbym tylko dodać taki krótki rys historyczny. Na początku lat 90. moi rodzice, być może państwo, mieszkańcy naszej gminy, zdecydowali o sprzedaży społecznie wybudowanych za swoje pieniądze sieci wodociągowej firmie Aqua. Zrobili to w dobrej wierze. Zrobili to mając nadzieję, że firma ta będzie sieć utrzymywać, rozbudowywać, remontować, modernizować. Tymczasem niestety ostatnie lata, a w zasadzie całe te 20 kilka lat pokazuje, że ze strony firmy Aqua nastawienie było czysto komercyjne i biznesowe na coraz większy zysk. Niezrozumiałe dla mieszkańców i dla mnie również jest to, że płacimy za wodę dwukrotnie więcej niż mieszkańcy Kent korzystający z własnego przedsiębiorstwa, niż mieszkańcy Bielska korzystający z tej samej wody płynącej przez nasz teren. Że wybudowano rurociąg przez Bujaków, który jednak miał wpływ na cenę nieruchomości, do niego przyległych, na ukształtowanie terenu itd. Ponosząc tego typu koszty społeczne i finansowe olbrzymie, mieszkańcy nie rozumieją. Ja też nie rozumiem, dlaczego mamy po raz kolejny godzić się na jakiś wydumany plan modernizacji, podczas gdy, jak słusznie zauważył pan radny Kocęba, nikt się z Aqua nie rozliczył z poprzedniego planu, który sięgał jeszcze dalej niż obecny. Nikt nie przedstawił nam informacji, jaki zakres został wykonany oraz jaki wpływ wówczas zatwierdzony plan modernizacji miał na cenę metra sześciennego wody dostarczonego do naszych gospodarstw. Wybaczcie państwo, ale po raz kolejny czuję się jak dojna krowa, bo nikt nie z firmy Aqua, nikt się nie pofatygował tutaj, żeby odpowiedzieć na te pytania. Zdążyli, błyskawicznie zdążyli, proszę państwa, uzupełnić braki prawne w swoim wniosku. Natomiast patrzyłem z obu stron, ani słowa nie ma na temat tego, co zrobiliśmy do tej pory, w jakim zakresie zrealizowaliśmy swoje plany i jaki to miało wpływ na cenę rozwoju. Biorąc pod uwagę również fakt, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej doczekamy momentu, kiedy cena metra sześciennego wody zostanie uregulowana, będzie taka sama na terenie całego naszego kraju. I dla mnie obecne działania firmy Aqua są niczym innym, jak jeszcze próbą wyjścia do przodu, jeszcze podwyższenia, jeszcze zarobienia, a tymczasem rury, jakie stare mieliśmy, takie mamy stare. Rury te przeciekają, jest cały szereg, myślę, że można to potwierdzić w firmie Aqua, cały szereg awarii, gdzie woda wycieka. Jeżeli ktoś z państwa uważa, że za tą wodę płaci wówczas firma Aqua, to chyba jest w błędzie, bo płacą wszyscy odbiorcy. Firma Aqua nie jest instytucją charytatywną. Więc nie inwestując,
podnoszą drastycznie ceny, płacimy bardzo drogo za wodę, która jest przecież u nas. Ja tylko dla Państwa informacji powiem, że spora część Bujakowa jest zasilana z własnego ujęcia na Groniu. Proszę? No, więc pytam się za co i pytam się dlaczego, z jakiego powodu mamy po raz kolejny godzić się na plan, który przyniesie najprawdopodobniej kolejną podwyżkę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że być może niektórzy z Państwa od czasu komisji otrzymali już jakieś argumenty, które spowodowały zmiany ich nastawienia, natomiast proszę tylko, żebyście Państwo wzięli pod uwagę jedno. W tej chwili oddając głos za tą uchwałą, odpowiedzcie sobie Państwo sami, czy nadal reprezentujecie mieszkańców naszej gminy, ludzi, którzy na Was głosy oddali, czy reprezentujecie głosy kogoś innego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja zadam, jeżeli można, to ja jeszcze zadam tylko pytanie, bo proszę mi powiedzieć w takim razie tutaj do Państwa, czy podjęcie uchwały będzie miało jakikolwiek wpływ na to, czy na ten plan modernizacji i rozwoju urządzeń z naszej strony, no, czy by miało jakiś wpływ na to, czy nie podejmiemy tą uchwałę. I drugie pytanie, przecież chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wszystkie tematy, które tutaj poruszaliśmy, skierować zapytanie do Akwy i uzyskać odpowiedź. Bardzo proszę o odpowiedź, jeżeli jest taka możliwość. Jeśli odpowiem Pana pierwsze pytanie, przewodniczący, to nie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu i tak daje Akwie możliwość wykorzystania tego planu do opracowania taryfy, ale wyłącznie na najbliższy rok. Na kolejną będą musieli znowu złożyć projekt planu. Tak samo nie podjęcie, no mogą po prostu co roku składać projekt wieloletniego planu. Natomiast jeśli chodzi o informacje z realizacji planu z lat poprzednich, dziś z panem zastępcą przeanalizowaliśmy poprzedni plan i wiele z tych zadań, przynajmniej te, które widzieliśmy, gdzie na drogi występowali o zajęcie pasa drogowego, zostało wykonanych głównie na czańcu starszego Wałbica Wyspieniowa, w tym roku na przykład były realizowane. Natomiast jeśli chodzi o taką informację szczegółową, w jakim zakresie on został zrealizowany, rozmawialiśmy z przedstawicielem Akwy, mamy złożyć, znaczy prześlemy formalne zapytanie i taka informacja zostanie udzielona w możliwie szybkim czasie i zostanie Państwu przekazana. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Grzegorz Piżarski. Wniosek do Pana Kierownika. Owszem, proszę Państwa, nie możemy pozwalać mieszkańców wody. Takie są przepisy prawa, które pozwalają firmie Akwa mimo wszystko na przeprowadzenie odpowiednich działań. Ale nasze stanowisko, negatywne stanowisko w tej sprawie, po pierwsze, da mieszkańcom choćby i miesiąc jeszcze więcej wytchnienia, to raz. Po drugie, zmusi firma Akwa do ponownego zwracania się do nas o zatwierdzenie kolejnego planu i być może przy tej okazji wreszcie rozliczenia się z dotychczasowych zobowiązań. Po trzecie, nie wiem jak w Czańcu, bo tam nie mieszkam, natomiast wiem jak w Bujakowie. Wiem ile znajdowało się zadań wpisanych do poprzedniego planu i wiem też jak niewielka część tych zadań została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ padł wniosek sformułowany przez Pana Kocębę o odrzuceniu. Nie głosujemy tego? Są głosy za. Aha, rozumiem. A, tak. Dobrze, rozumiem. Myślę, że wniosek radzie głosowany. Całą uchwałę. Dobrze. W takim razie, Szanowni Państwo, proszę Komisję Uchwał Wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Porąbka na lata 2016-2018. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się opracowany przez Akwa S.A. z siedzibą w Bielsku-Białowieża 1 maja 2023 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Porąbka na lata 2016-18, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
7 osób za. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2 osoby. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 12 osób. Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni państwo, uchwała przechodzi większością głosów. Przechodzimy do punktu kolejnego. Określenie warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie stanowiska. Ja mam pytanie, przy podatku. Państwa nie zdążyłem przeczytać do końca tego, ale wychodzi na to, że prawdopodobnie nie będzie możliwości rozratowania podatku od nieruchomości. Pani skarbnik? Nie wiem, pani skarbnik. Bo to takie świeże z dzisiejszego dnia. Widziałem tylko Rukowicza. Ale to jest to chodzi o druk dokumentu. Proszę państwa, jestem tylko pierwszym szkoleniem w zakresie podatków i opłat lokalnych. Następne za przyszłym tygodniu, od przyszłego tygodnia jest informacja tego typu jedynie, jeżeli wymiar podatku roczny nie będzie wyższy niż 6 zł, to podatek w ogóle nie będzie naliczany. Tylko taka informacja się pojawiła na tym szkoleniu, natomiast nic o rozratowaniu, nadal funkcjonuje czteroratowość przy podatku od nieruchomości rolnym i leśnym osób fizycznych i 12 rat przy osobach prawnych. Chyba że jakieś nowości będą jeszcze, jakieś zmiany ustaw, bo jeszcze powiem państwu, że jeszcze nie możemy uchwalać stawek podatków od nieruchomości, mimo że one się ukazały już, ponieważ nie jest podpisana jeszcze ustawa rewitalizacyjna, która ma wpływ na stawkę podatku od gruntów rewitalizacyjnych. Czy takowe grunty u nas będą występować, czy będą sklasyfikowane takie grunty, to czas pokaże. No, niemniej jednak, jeśli ta ustawa zostanie podpisana, to będziemy musieli taką stawkę uchwalić. Także no, nie wszystkie jeszcze uchwały okołopodatkowe są podpisywane. Nie jest mi na ten czas nic wiadomo, co by jakoby miało radnie być. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę komisję o uchwałę wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek określenia warunków i trybu składania informacji deklaracji na podatek od nieruchomości rolnych i leśnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę komisję o uchwałę. Uchwała nr 10 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, piątego. Przyznanie dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015-2016. Proszę pani przewodniczącą o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja na połączeniu przyznanie dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych opiekuńczych się w roku szkolnym z uwagi na wydanie negatywnej opinii w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwólcie, że... Negatywnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwólcie, że jako pierwszy zabiorę tutaj głos, ponieważ to ja poprosiłem pana wójta, aby nie wycofywał tego punktu. Dlaczego? Po komisji, szanowni państwo, no czułem, że czegoś tutaj nam brakuje jeszcze, że nie do końca i niezbyt obiektywnie rozpatrzyliśmy te wnioski, te podania, które wpłynęły do nas od dyrektorów szkół. Szanowni państwo, chcemy mieć dobrą kadrę, chcemy mieć dobrych nauczycieli, chcemy mieć dobre wyniki, bardzo dobre, zresztą mamy takie jak do tej pory. Pozwoliłem sobie podjechać do szkoły w Kobiernicach, porozmawiać z panią dyrektorem, dlaczego tak, dlaczego ta zniżka godzin, o co chodzi. Przyznam się szczerze, miałem chęć pojechać do wszystkich dyrektorów, żeby z nimi porozmawiać. Nie udało mi się to niestety. Natomiast po spotkaniu z panią dyrektor w Kobiernicach podjechałem do pani dyrektor, do pani Celinki Koniorczyk i wspólnie rozmawialiśmy na ten temat.
Powiem szczerze, mam trochę więcej informacji, trochę jaśniejsze. Jaśniejsze to jest dla mnie. Ja może podam to wszystko na przykładzie Kobieryc, bo tam byłem, rozmawiałem z panią dyrektorem. Zresztą to jest moja miejscowość. Szanowni Państwo, ja uważam i to, co było powiedziane również na komisji, jeżeli dyrektorzy występują o zniżkę godzin, to nie dlatego, że im się nie chce pracować. Powody są zupełnie inne i często bardzo ważne i różnorakie. Jeżeli chodzi o Kobiernicę, zanim powiem o Kobiernicach, ja uważam również to, co mówiliśmy później, dyrektor powinien być przede wszystkim również dobrym menadżerem. Dlaczego? Dlatego, że zarządza mieniem komunalnym gminy, czyli szkołą. Powinien robić wszystko, żeby jak najlepiej to funkcjonowało, żeby koszty były jak najmniejsze, a na to musi mieć czas. Ja podam prosty przykład. Dyrektor w Kobiernicach w tej chwili, nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, wymienia wszystkie lampy w szkole. Gminy nie kosztuje to ani złotówki. Dlaczego? Pani dyrektor osobiście pojechała do firmy, nie będę tutaj wymieniał, żeby nie robić reklamy, osobiście pojechała do firmy, która za darmo dała nam lampy dla całej placówki. Szanowni Państwo, jeżeli byśmy to policzyli, to myślę, że z 50-60 tysięcy by to kosztowało gminy. A dlaczego tak się stało? Dlaczego, że zaczęły już odpadać obudowy i nawet dziecko obudowa spadła na głowę? Szanowni Państwo, chodzi o parę godzin. Dlaczego pani dyrektor z Kobieryc wystąpiła o zniżkę o 2,5 godziny? To są godziny, które ona ma na świetlicy. Szanowni Państwo, tam są małe dzieci przede wszystkim, bo te większe, wiadomo, idą do domu. Te dzieci zostają i pani dyrektor jest co chwilę odwoływana, musi jechać tu, ktoś przyszedł, coś załatwić. Tam jest co chwilę inny nauczyciel, raz z gimnazjum, raz ze szkoły podstawowej, raz taki, raz owaki. Wiemy, jak takie małe dzieci reagują na wszelkie zmiany. Nawet nauczyciela, który tam jest cały czas na świetlicy. One wiedzą doskonale, że jeżeli idą do pani na świetlicę, tam jest stała pani, mają opiekę, czują się bezpiecznie i tak dalej. Z tego względu też musimy na to popatrzeć. Poza tym, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o koszty tych godzin, przypuszczam, że one są żadne. Żadne. To nie są godziny dodatkowe, nadliczbowe dla nauczycieli, bo z tego, co wiem, to pani, która przejmie te godziny, jeżeli oczywiście Państwo tą ustawę, uchwałę przegłosujecie, będzie miała dopiero 9,5 godziny, czyli nawet nie pełne pół etatu. Szanowni Państwo, chcemy mieć, jak powiedziałem, dobrych nauczycieli. Chcemy mieć wyniki. Więc stwórzmy tym ludziom warunki godne pracy. Każdy z nas pracuje na jakimś etacie i każdy z nas chce mieć etat. Nie pół, nie trzy czwarte, nie pięć ósmych. Dążymy do tego, żeby te etaty mieć. I jak mówię, jeżeli mamy dobrych nauczycieli, dobrą kadrę, szanujmy ich sobie, chcielibyśmy ich zatrzymać. Ci dyrektorzy na pewno, jestem przekonany o tym, nie robią tego po to, żeby nic nie robić, żeby siedzieć i kawę pić za przeproszeniem. Oni mają mnóstwo innych obowiązków. Myślę, że są tutaj nauczyciele, zgodzą się ze mną. Szanowni Państwo, nie podejmujmy pochopnie decyzji. Zresztą pozwoliłem sobie również to sprawdzić, jak to wygląda w innych gminach. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli dyrektor pisze o zniżkę godzin, są one bez żadnego problemu udzielane przez Radę. Bo tam jest ten problem rozumiany doskonale. I myślę, że my też powinniśmy się nad tym pochylić i zrozumieć, że jest to dla dobra naszej wspólnoty, naszych dzieci, naszej gminy. Bo tak mówię, później fajnie się czyta, że mamy wyniki sportowe, mamy wyniki w olimpiadach, mamy różne inne wyniki, świetne wyniki, egzaminy poszły wyżej niż średnia krajowa. No, szanowni Państwo, jesteśmy z tego dumni, ale musimy też wyjść tym ludziom naprzeciw. To z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, macie Państwo głos. Pan Władek, bardzo proszę. Ja rozumiem z tego wywodu, który pan przewodniczący złożył, że raczej budżetu gminy nie będzie to praktycznie nic kosztowało, ponieważ pani dyrektor nie będzie miała za te 2,5 godziny zapłacone, będzie miała ewentualnie zapłacone na inny nauczyciel, czyli nie będzie. Nie poniesie za sobą żadnych kosztów. Nie będzie kosztów dodatkowych w jakimś tam szerokim, szerszym zakresie. Czy na mostowy? Znaczy, jeżeli to. Tak. Znaczy, ja myślę, że najlepiej tutaj pani cennikowi, jeżeli mogę prosić o głos, wyjaśnić te sprawy finansowe. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to na pewno nie będą jakieś wielkie, a utrzymywanie połowy etatu, mi się wydaje, że wiąże się z większym kosztem niż. Bardzo proszę, myślę, że pani to lepiej wyjaśni. Panie przewodniczący, więc odpowiem panu Radzie, bo te 2 godziny będzie zapłacone, bo dyrektor korzysta ze zniżki. Ale proszę państwa, chcę państwu powiedzieć o jednej rzeczy. To, co państwo płacicie w formie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnych wymiarach, to są ogromne pieniądze. My dążymy cały czas do tego, żeby jak najmniejsza liczba nauczycieli pracowała w pełnym wymiarze. I jeszcze, jak Bóg pozwoli, żeby mieli godziny ponadwymiarowe, bo to jest działanie dla dobra gminy.
To jest działanie dla, więc szukać godzin dla nauczycieli za wszelką cenę, żeby zejść z kosztów dodatku wyrównawczego. No, no jasne, to jest. I co musimy, ale tak to wygląda. Tak. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Kto z państwa chce zabrać głos? Pan Ignacy Kocewa, bardzo proszę. Państwa, pan przewodniczący pozwolił sobie zbadać mnie jako sprawę u źródła, ale ja myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana i należy podejść do tego wszystkiego z większą ostrożnością niż z wywodu pana przewodniczącego wynikało. Po pierwsze, wypłacamy bardzo duże pośrednictwo. To jest ponad 5 milionów ludzi. Tak? Ponad 5 milionów ludzi. 6. Proszę państwa, 6. Na tej sali niejednokrotnie padały słowa zachęcające nas do oglądania przysłowiowej złotówki z jednej strony, z drugiej strony, a czasami nawet po krawędzi. Więc jeżeli chcemy zwalniać dyrektorów zajęć, z ich obowiązków po prostu, które oni mają realizować, no to ja coś tutaj nie rozumiem. Z jednej strony, z drugiej strony przecież nikt nie zmuszał do tego, by być dyrektorem i pracować w określonym zakresie obowiązków. Jeżeli decydowali się być dyrektorami, to mieli określony zakres obowiązków, oni to wszystko przyjęli i tak dalej. Natomiast jeżeli no, jest to w stanie zrozumieć pewien natłok obowiązków wynikający z takich czy innych czynności, które, za które dyrektor nie bierze żadnego wynagrodzenia, to już na tyle nie rozumie całkowicie konieczności zwolnienia pani dyrektor gimnazjum w Szklańcu, która swój wniosek no, uzasadnia zwiększonym zakresem obowiązków, za które bierze dodatkowe wynagrodzenie. Więc jak? Ono ma brać więcej pieniędzy i ma mniej pracować z tego wszystkiego wychodzi. No to już brzmi tutaj dosyć zabawnie, bym powiedział w tym zakresie. Natomiast zawsze są koszty tego typu działań. I jakaś elementarna uczciwość w stosunku do całej rady no, wymaga tego, aby przedstawiając projekt uchwały, który pociąga za sobą określone skutki finansowe, to aby te skutki finansowe przedstawić. Natomiast te skutki finansowe nam nie zostały przedstawione. Więc jeżeli mówimy o konieczności no, wyetatowienia określonych nauczycieli, po to, żeby pracowali na całych etatach i płacić dodatków i tak dalej, to może sprawdźmy, ilu mamy emerytów zatrudnionych w szkołach, którzy pobierają emeryturę, zajmują miejsce pracy innym, młodym, gdzie można by było być może wyrównać te dodatki. Jak państwo zagłosują, to każdy sobie myśli, co i przeanalizuje. Natomiast moje stanowisko w tym zakresie jest jednoznaczne, że głosowanie na komisji było ze wszech miar uzasadnione i finansowo, i społecznie, i organizacyjnie. Ale to już każdy z radnych sobie. Zaczął jak będzie. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja oczywiście podtrzymuję w całości swoje stanowisko, jakie przedstawiłem w trakcie zebrania komisji. Nie będę już nawiązywał do tych wątków, które poruszył pan radny Kocęba, czyli kwestii finansowych, materialnych. Z przykrością stwierdza, że żaden z państwa nie przekonał mnie osobiście do zmiany stanowiska w tym zakresie, ponieważ po pierwsze wspomniał pan o tym, że chcemy mieć dobre wyniki, mamy dobre wyniki. No ja się pytam w takim razie, dlaczego mamy zdejmować godziny, skoro te dobre wyniki są. Czyli, no nie wiem, dla mnie argument nie robisz. Druga, następna sprawa. Dyrektor jest menadżerem, który zarządza szkołą, który zarządza za budżetem, który ma. Więc w stosunku do tego, co powiedziała pani dyrektor Koniowczyk, dopłacamy za godziny, które nauczyciele nie pracują. Tak? Dla mnie to jest jakiś sygnał, że jednak chyba dyrektor nie za dobrze zarządza tym, co zostało mu powierzone. To jest następny argument. Dalej, dyrektor podejmując się tej funkcji, startując w konkursie, a później kierując do wójta prośbę o
mianowanie na kolejny czas bez procedury konkursowej, doskonale zdaje sobie sprawę z zakresu swoich obowiązków. Za ten zakres obowiązków pobiera dodatek, który sami Państwo uchwalaliście. Ja pozwolę sobie porównać zawód nauczyciela do tego, który sam wykonuję, bo jest to również służba społeczeństwu, jest to służba społeczności lokalnej. W firmie, w której mam zaszczyt pełnić służbę, stanowiska kierownicze związane są z pobieraniem dodatku funkcyjnego. Ale ten dodatek powoduje, że policjanci, którzy wykonują te funkcje kierownicze, mają nielimitowany czas pracy. Oni nie odbierają sobie nadgodzin. Oni siedzą w pracy tyle, ile trzeba, tyle pełnią służbę. Ja będąc szeregowym policjantem, jeżeli muszę zostać dłużej w służbie, mam możliwość sobie odebrania tych godzin, bo nikt mi za nie oczywiście nie zapłaci. Więc w tym kontekście dyrektor, który ma swoje obowiązki, powinien z tych obowiązków się wywiązywać. Jeżeli są one ponad jego siły, może prawie złożyć rezygnację. Przypuszczam, że mimo wszystko w procedurze konkursowej znajdą się chętnie na jego miejsce. Być może nawet w jego własnej szkole. A podsumowanie, to cóż, proszę Państwa, głosowanie na temat firmy Aqua tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że o ile na komisji kierujecie się Państwo głosem serca i rozsądku, o tyle na sesji nagle Państwo zmieniacie swoje zdanie. Dlaczego? Może kiedyś się dowiem dlaczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze z Państwa chciałbym zabrać głos? Nie ma. W takim razie, Szanowni Państwo, bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10 /2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015-2016. Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dyrektorów następujących szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015-2016. Punkt pierwszy. Publiczne gimnazjum w Czańcu. Punkt drugi. Publiczne przedszkole numer 1 w Czańcu. Paragraf drugi. W roku szkolnym 2015/2016 obniża się tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi zespołu szkół w Kobiernicach do wymiaru 2,5 godziny tygodniowo. Paragraf trzeci. W roku szkolnym 2015/2016 obniża się tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi publicznego gimnazjum w Porąbce do wymiaru 5 godzin tygodniowo. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku i traci moc z dniem 31 sierpnia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Dziękuję bardzo. Szanowni 8, Państwo, uchwała przychodzi większością głosów. Przechodzimy do punktu kolejnego. Nadanie nazwy ulicy w Bujakowie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Stanowisko komisji. Wspólne posiedzenie pozytywnie zaopiniowały nadanie nazwy ulicy w Bujakowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwały o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Bujakowie. Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje. Nadaje się ulicy stanowiącej drogę gminną Bujakowie oznaczoną numerem ewidencyjnym 2894 nazwę zachodnia. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie w upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 6/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalania sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 6/38/2011 roku Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę komisję o wniosek o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 10/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 6/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. I tu może paragraf drugi tylko przeczytam. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi, obwieszczenie, o którym mowa w paragrafie pierwszym ustęp 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Punkt trzeci, uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej gminy. Dziękuję bardzo. W takim razie kto z Państwa radnych za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7 rzymskiego. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Drodzy Państwo, otrzymaliśmy wszystkie dokumenty, oczywiście w terminie ustawowym. Otrzymaliśmy również opinię regionalnej izby obrachunkowej, która jest pozytywna. No, myślę, że otwieram dyskusję. Bardzo proszę Państwa, macie głos. Ktoś chciałby zabrać głos na temat wykonania budżetu? Nie, no to nie ma. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Myślę, że nie będziemy robić przerwy, bo nie było wiele pytań ani interpelacji, więc myślę, że tutaj przejdziemy do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. I myślę, że tutaj pan zastępca wójta Paweł ma. Jeśli chodzi o zapytanie pani Iwanie, to oczywiście przyjrzymy się temu tematowi. Zostało to odpowiednio pisane, gdy można by się przeanalizować możliwość wykonania tego przystanku, jakiego to miał być przystanek. Dla PKS-u Bielska, tak. Mhm. Jeśli chodzi o to pytanie pana radnego Zakrawskiego, przede wszystkim musimy sprawdzić, czy coś z nadzorem budowlanym, czy to nas wpłynęło, jeszcze porozmawiać z pracownikiem odmienia komunalnego, kwestia jest związana właśnie z tymi, tam mamy łączenie dwóch grup, także to oczywiście zrobimy i udzielimy odpowiedzi. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, trudno mi powiedzieć, no staramy się to na bieżąco wszystko zgłaszać i te punkty są zgłaszane. Rzeczywiście wielokrotnie bywa, że energetyka różnie na te zgłoszenie reaguje. Ponagrania zawsze wysyłamy. Niezwłocznie na pewno zostanie to sprawdzone. Proszę o takie informacje od razu tutaj do inwestycji i zaraz takie sprawy są zgłaszane. Jeśli chodzi o budynek byłego przedszkola w Kobielnice, jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów do projektowania, zmiany sposobu użytkowania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie protokołu z 9 sesji Rady Gminy Porąbka. Czy pan Władysław jest tak gotowy postawić się? Tak. Po zapoznaniu się z protokołem z 9 sesji Rady Gminy stwierdzam, że został on sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad. W związku z tym wnoszę o przyjęcie protokołu z 9 sesji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 9 sesji Rady Gminy Porąbka? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski. Szanowni Państwo, macie głos. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Ignacy Kocęba. Proszę Państwa, na komisji podnosimy kwestię budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Pozwoliłem sobie
niejako przypomnieć Państwu radnym, że droga ta nie znalazła się w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów odnośnie planowanych inwestycji drogowych do roku 2022. Ja myślę, że będę wyrazicielem nie tylko opinii mieszkańców Szkodziernika, Kujakowa, Czańca również, jeśli chodzi o niejako konieczność wyrażenia stanowiska, wyrażenia dezaprobaty tego typu działania, dlatego że ilość samochodów jeżdżących na Wielkiej Szkodziernicy, to ja nie wiem, to są setki, to są przypuszczam tysiące na dzień dzisiejszy, a niejednokrotnie to, co jedzie, to trudno nie nazwać inaczej jak konwojem. Bo jeżeli jedzie 7-8 samochodów z naczepami, popularnie nazywanych tirami, to moim stronom zdaniem to już jest konwoj. To jak wygląda rondo, to wszyscy wiedzą, ci, którzy tego wszystkiego wyruszają. I dlatego po to wszystko to robię, dlatego że nie wiem, czy moja prośba o przygotowanie jakiegoś stanowiska Rady Gminy Porąbka w tym zakresie trafiło na podatny grunt, czy tym tematem będziemy się w ogóle zajmowali i no, być może możemy doczekać się takiej chwili, kiedy jedynym słusznym i koniecznym rozwiązaniem będzie blokowanie tej drogi w związku z ogromną uciążliwością, tak jak to robili mieszkańcy wielu miejscowości w Polsce, bo do tego wszystkiego zmierzamy. To proszę Państwa, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tych mieszkańców, którzy mają zablokowane, określone możliwości w zakresie modernizacji własnych budynków. Chociażby, bo nie da się modernizować, skoro ma być za rok wyburzony. To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia to jest zablokowanie olbrzymich terenów pod budowę drogi, które nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu. I trwa już to od lat. To trwa, proszę Państwa, co najmniej od lat 50. I nie ma znaczenia, czy to jest taki ustrój, czy siaki ustrój. Ta droga, ciągle ktoś o niej mówi, ale nikt kompletnie nie robi poza jakimiś tam planami, które być może są w tej chwili zatwierdzone, no ale pieniędzy nie ma. Jeżeli nie będzie w tym budżecie unijnym pieniędzy na budowę tej drogi, to mam obawy o to, czy następne również pieniądze się znajdą. A na dzień dzisiejszy droga, no, arteria, która z jednej strony daje określoną ulgę dla mieszkańców, ale z drugiej strony stwarza określone możliwości rozwojowe, proszę Państwa. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Kobierzyckich Stawach, przeglądając ten projekt trzeci, tego wszystkiego została zaplanowana olbrzymia strefa obsługi podróżnych. Obsługa podróżnych to są hotele, restauracje, stacje benzynowe. To są określone korzyści dla społeczności lokalnej, więc tym bardziej to wszystko no, jako powinno nas zachęcić do tego, aby przygotować jakieś określone stanowisko w tej sprawie i jednak domagać się w takim zakresie, jak to jest z naszej strony możliwe, budowy tej drogi. Dziękuję uprzejmie. Ja myślę, że przewodniczący pochyli się nad tym i rzeczywiście Rada Gminy Porąbka no, dopracuje jakieś stanowisko w tej sprawie. Tym bardziej, że być może zmiany, jak tam się kroją u nas w kraju, mogą spowodować inne spojrzenie na tą sprawę. Więc przypominanie o tym temacie, że tu jesteśmy w gminie Porąbka, w Kobiernicach są ludzie, którzy chcą żyć w ciszy i spokoju, a jednocześnie korzystać z tego wszystkiego, co gospodarka ze sobą niesie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Paweł. Myślę, że jestem Państwu też winien pewną informację, bo w ubiegłym tygodniu dostaliśmy zaproszenie z zarządu dróg wojewódzkich, administratora drogi 248 od Rąbka w Kobiernicach do Żywca. Podpisywali umowę na prace projektowe dotyczące przebudowy praktycznie 18-kilometrowego odcinka tej drogi. Prace projektowe będą się odbywać już, można powiedzieć, od teraz, cały przyszły rok. Tu jest też taka właśnie prośba z Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby po prostu w miarę możliwości ten temat naświetlać mieszkańcom,
sygnalizować pewne sprawy, które już mogą wynikać tu po drodze, bo wiadomo, że Państwo też widzą pewne rzeczy, pewne problemy, które tu mogą być, bo chcą te prace projektowe zakończyć właśnie do końca przyszłego roku. To jest bardzo krótki okres czasu. Dokumentacja bardzo obszerna, bo obejmuje również te wszystkie nawet osuwiska w Czernichowie, także to jest bardzo duże zadanie. No i z możliwością oni chcą po prostu pozyskać środki z regionalnego programu operacyjnego. Jest bardzo duża szansa, że po prostu to się uda zrobić, tylko wszystko zależy od tej dokumentacji projektowej. Także chciałem Państwu powiedzieć właśnie, że taki proces się zaczął. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Ja w związku z tym bardzo proszę. Znaczy mówimy o ciepło od lądu, to wiemy za tak, stronę. Aha, przepraszam, może wrócę do tematu RONO, bo Pan Kocęba o to pytał już kilka razy. My zresztą apelowali do rejonu dróg. Dostaliśmy informację, że mają problemy cały czas z przetargami. Teraz dopiero mamy przecież, można powiedzieć, wrzesień. Wyłonili wykonawcę wszystkich prac na tych swoich odcinkach i stwierdzili, że po prostu w tym roku nie zrobią tego. Bo musieliby wchodzić terminie, można powiedzieć, nawet zimowe. Będą wykonane nakładki z tego, co usłyszeliśmy, 100 metrów przed i za mostem w Kobiernicach i 500-metrowy odcinek od WIPI w kierunku Krzyżówki. To jest tyle, co w tym roku zrobią. Natomiast ronda na nasze nieszczęście po prostu nie będą w tym roku robić. To obiecaję, że przyszło. Będzie to dodając Pan. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ronda, przepraszam. Tak? Bez komentarza, bo to rzeczywiście widzimy, jak to rondo wygląda tam w Kobiernicach. Ja już mówiłem. Na paka, czy najprościej zarobić. Radni pójdą, kostki podejmujemy. Nie wiadomo. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli, szanowni Państwo, jeszcze może na sekundkę. Otrzymaliśmy pismo od rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Otrzymaliście Państwo kserokopię tego dokumentu. Mamy tutaj z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Mamy zaproszenie na rozpoczęcie tego roku. Mamy tutaj również życzenia z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Myślę, że Państwo zapoznacie się z niego, dostaliście go. Nie będę go czytał, jest dość długi, a każdy go ma w wersji papierowej, więc chciałem tylko poinformować, że takie pismo do nas płynęło. Czy jeszcze, Szanowni Państwo, są jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 10. sesję Rady Gminy Borowska. Do zobaczenia na najbliższej komisji. Dziękuję bardzo.